Każdy gracz chce mieć dobry skład w FC25. Niektórzy wydają kasę, inni po prostu handlują. A ja dzisiaj zrobię wyzwanie. Dzisiaj sprawdzimy, czy można zrobić dobry skład tylko z zawodników, którzy są w paczkach za FIFA Pointsy. I żeby widzowie nagrać ten odcinek, musiałem doładować FIFA Pointsy. Myślę, że tyle wystarczy. Dzisiaj nie będziemy grali tym składem, ponieważ stworzymy całkowicie nowy skład tylko i wyłącznie zawodników, którzy nam polecą z paczek, które kupiliśmy za FIFA Pointsy. I pytanie, czy w ogóle są aktualnie jakieś fajne paczki za FIFA Pointsy, znając moje szczęście, wszystkie będą niewymienne. Mamy najpierw paczkę z podglądem, może tutaj coś, nic, no dosłownie nic. O, już się zaczęło RTTK, widzowie. Tylko że to jest RTTK wypożyczenie. Ale na dobry początek myślę, że możemy sobie otworzyć taką jedną paczuszkę. Zobaczymy, zaczniemy mocno. Tutaj oczy... Mamy tego, mamy walkouta, mamy Brazylię, środkowy pomocnik ofensywny. I tej pani na pewno nie będę znał. Kcy. Ja ciebie widzę też. I... Debinia! 8-8 Debinia! I jeżeli tak zaczyna się odcinek, to wiedzcie, że będzie dobrze. Ona, patrzcie, widzicie jeszcze ten playstyle? Czy wy go widzicie? Ale ona ma staty. Dribbling 91. Debinia, witam w zespole. Debinia, Varane, Oroz, Diaz, powtórka Suareza i jeden z trzech RTTK na wypożyczenie. Sprawdźmy, kogo możemy sobie wypożyczyć. Van de Beek, Manchester United jeszcze niedawno. Jest tutaj Kean i Sesko i myślę, że z tej całej trójki, ciężki orzech do zgryzienia. No ale chyba ten Sesko najbardziej by się przydał. Weźmy go. Debinia może grać też na prawej pomocy. Jak najbardziej. Dobra, i po pierwszej paczce wyglądałoby to tak. Jeszcze dużo do uzupełnienia mamy. Ale najlepsze jest to, że Debinia na pewno będzie grała u mnie w pierwszym składzie. Kogo ja mam na prawej pomocy? Bailego chyba. No to Baili robi papa. Paczka za 45 tysięcy monet, 12 złotych kart, jedna gwarantowana, 82 plus 6 rzadkich. Walkout? Nie. No to możemy skipnąć niestety. Ale jest tutaj Werner, Wernerek. Na ewolucji dobrze chodzi. Czy ktoś z tej paczki wyląduje u nas w składzie? O, Quaresma. No myślę, że tak początkowo tego Wernera możemy tutaj umieścić, ale oczywiście celujemy w coś innego. Tu jest paczka, która mnie bardzo interesuje. Ona kosztuje aż 80 tysięcy monet. 20 rzadkich piłkarzy o ocenie 80+, w tym 3 gwarantowanych 83 i RTTK do wypożyczenia. Więc kupujemy to oczywiście. I czy tutaj będzie walkout? Mamy walkout, widzowie, mamy walkout. Środek obrona, środek obrony Hiszpania, Liga F, jest to kobieta. I kto to może być? FC Barcelona, to zawsze dobrze świadczy. I jest to Parades! Irene Parades nam się trafiła! Kolejna 8-8 zawodniczka. Dzisiaj jest jakieś szczęście do tych 8-8, ale sprawdźmy, kto jeszcze jest w paczce. No, a im dalej, tym gorzej. Nawet z powtórek średnio. Dobra, mamy jeszcze RTTK na wypożyczenie. Na wypożyczeniu, oj! Andre Kin i Koch. Ten Kin drugi raz się trafił, ale... No weźmy sobie tego Andre. Albo nie, bo tempo ma słabe. Bierzemy tego gościa. Powtórek, jak widzicie, też trochę jest. Niestety. Więc wygląda to już coraz lepiej. Ej, ale ta parada jest mocna. Chyba spróbowałbym o dziwo jeszcze raz tą paczuchę. Tutaj też oddało mi wcześniej 88. Więc kto wie? Kto wie? Może i tym razem jest walkout. Same walkouty kobiet. Jest środek pomocy. Tym razem z Premier League. Dlaczego same kobiety? Z Arsenalu. I jeżeli to znowu będzie... Ej, to będzie podwójny walkout. Jest 86, a obok 86. Pani Little i Saka. Ale leci. Oczywiście Saka u mnie jest duplikatem. RTTK będzie tym razem. O, jest Di Marco. Jest Di Marco, widzowie. Bierzemy oczywiście Di Marco. Dobry zawodnik, który przyda nam się. On się przyda. No, zaczyna to wyglądać. Zostały nam, widzowie, takie paki i myślę, raczej będziemy w to celowali, bo to jest przynajmniej wymienne. Tamte wiem, że były niewymienne, ale warto było, bo tam byli zawodnicy RTTK, a tutaj skip. Czy kogoś stąd chcemy? Nie bardzo. Ale dobrze, możemy jeszcze otworzyć 10 takich paczek. Może otworzymy sobie wszystkie. Ale nie ma tutaj walkouta. Nie ma żadnego walkouta. Kurczę, Sorloth. Sorloth dobry zawodnik, no ale jak ma karty specjalne. Lecimy z kolejnym. I może tym razem będzie trochę lepiej? Nie.
nie będzie. Ale jest Midema, jest napastniczka Midema i ona do naszego składu no mogłaby zawitać. Na razie co prawda na ławkę, no bo staty ma trochę gorsze, ale kto wie, może zagra później pierwsze skrzypce w grze. Ja też wątpię, widzowie, nie będzie mi się chciało robić zmian. Jeszcze cztery takie możemy otworzyć. No dobra, próbujemy w takim razie. Nie ma walkoutów. Gdzie się podziały walkouty? Jest Boniface, ale to jest kot. Cena tego nie pokazuje, ale zaufajcie. Ha. Wychodzi na to, że musimy już chyba się posiłkować tym, co jest, więc Medina środek obrony i Grochs na bramkę. Przyznam szczerze, że pierwsze paczki bardziej mi się podobały. A może to po prostu oznacza, widzowie, że powinienem otworzyć na przykład tę paczuchę. 10 rzadkich. Ona jest tańsza. Ej, czekajcie, bo czemu ona kosztuje 500 FIFA pointsów, ta kosztuje 600 FIFA pointsów. A, dobra, tu jest więcej zawodników. No dobra, ale sprawdźmy. Sprawdźmy, widzowie, dla fabuły. Dla fabuły. Zielona paka, z której jest skip. Ale mamy, widzowie, informa. Jest też Danilo i ten Danilo wejdzie u nas na obronę. Jest też Olmo. I w sumie taki Olmo pod kilkoma względami jest lepszy od Saki. No ale tutaj nie ma żadnego stylu gry, a tu są podania. Zostawiamy. Musi być walkout, widzowie. Musi tym razem być walkout. Nie po to otwieramy te paczki, żeby z tyłu nie świeciły neony. Brahim, David, Hernandez, a jakiś prawy obrońca może? Van Bissaka. No to Van Bissaka, Hernandez i Brahim. Witamy w składzie. Albo zrobilibyśmy to tak. Tu są zawodnicy, którzy mi polecieli wcześniej, czyli Grealish, Varane, Stein i Boniface. Ale myślę, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Czy coś w końcu się trafi? Czy coś nam w końcu odda? Nie, nie ma neonów z tyłu, ale to jest nie fart. Jest Ugarte z United, jest Antony z United, jest Gabriel Jesus. No ale kim jest Jesus przy Antonym? I nie ma tu nikogo, kogo byśmy chcieli do naszego pierwszego składu. Dobra, polecimy w tą tańszą paczuchę, otworzymy sobie je razy dwa, tak myślę. Skip oczywiście. Trippier na prawą obronę, to chyba wygryzie nam Van Bissakę. A lewa obrona Gaja, ale na lewej mamy RTTK. No to sam Trippier, czy ktoś tu jeszcze jest? Nikt. No i to jest znacząca różnica. To było na plus. Jeszcze raz ta tańsza paczka, 350 FIFA pointsów. I widzowie! Nie, no tutaj żeby był walkout, to musi na początku iść kobieta. Jak nie idzie kobieta, to nie jest walkout. O, jest Bailey na prawą pompę. No ale tam mamy tą panią taką fajną. Chociaż możemy tu pomyśleć, czy ewentualnie nie chcielibyśmy. A nie, nie chcielibyśmy, bo ty nie możesz grać na SP, okej. No to co, widzowie, niech tradycji stanie się zadość. I otwieramy, prosimy. Ooooocie, o nic nie prosimy. Ej, dobra, ta paczka oddała. Jest inform, którego można sprzedać. Szkoda, że bramkarze w ogóle nie lecą. W sensie, dobrze, że mamy już tamtą, ale no. No, możemy otworzyć sobie ostatnią taką paczkę, więc to zróbmy. Niech to już nam stąd zniknie i tak nie będzie walkoutu. Chociaż jest kobieta. Oczywiście, widzowie, jest kobieta, to znaczy, że jest walkout. Jest z niemieckiej ligi, w dodatku Niemka, grająca. A, to już nie będzie ten. No, no, to będzie pani Pop. Okej, okay. 87, później się przyda do przepałki. Oprócz tego Di Maria, szybka sprzedaż. I jest Leno na bramkę. Tak jest. Troszeczkę człowiek pomarudził i nagle taka zmiana. No i możemy otworzyć sobie razy dwa, bo tylko tyle mamy FIFA pointsów. Tą paczuchę, idzie kobieta, ale tym razem, o dziwo, to nie jest walkout, a jest to ktoś, kogo już mamy, czyli pani Mingę. I ostatnia paka, już tutaj bez nadziei, myślę, że cały skład już i tak mamy domknięty. Nie trafi nam się nikt, kto uzupełni go. Dokładnie tak. Tak to, widzowie, wygląda. Ustawiamy oczywiście im takie role, jak chcą. Wyglądałoby to bez piłki tak, a z piłką tak. Czy jesteśmy gotowi na to spotkanie? No może być ciężko. Może być ciężko, ale spróbujmy. Gramy na zespół, który nazywa się Zabole. I w sumie ofensywa giga mocna, ale z tyłu widzę szansę. Odzyskaliśmy piłkę i pierwsza akcja nasza tutaj właśnie się rozpoczyna. Tu jest 5 gwiazdek sztuczek, widzowie. Nieważne. Oj, błąd, ale jest tutaj nasz obrońca. Co to się dzieje w tym polu karnym? Oj, debinia się rozpędza. Szybkość, technika i faul. Ja myślę, że tutaj trzeba grać właśnie tą debinią, bo oj, kolejny faul na niej.
Też uważacie, że stąd można uderzyć? Tylko, że tutaj trzeba dać knuckleballa. Jakoś tak. I czy to będzie? Jak to szło? Debinia, tutaj proszę bardzo. Proszę bardzo. Oj, nadal mamy piłkę. Czy to będzie złe dośrodkowanie? Tak, to będzie złe dośrodkowanie. Dlaczego ja mam tą czkawkę? Werner, prawie. Oj, Bellingham, to musi być bramka. Dokładnie tak. A to druga bramka. Coś ewidentnie się posypało w obronie. Piękne uwolnienie Wernera. Timo, Werner, zejście do środka i strzał po długim. Mamy 2-1. Wracamy do gry. Ależ Debinia tutaj zauważyła miejsce na podanie. Szkoda, że koledzy z drużyny nie potrafią tego wykorzystać. Oj, Felix, Felix, Felix! Leno. Po pierwszej połowie uważam, że nadal mamy szansę. A jeżeli wy widzowie lubicie takie odcinki, gdzie trzeba wydać troszeczkę FIFA pońców, możecie zostawić lajka i subskrypcję. Lecimy po 250 tysięcy, czyli 1/4 miliona. I robimy to razem, widzowie. Oj, straciłem piłkę. Bellingham! Zablokowany! Jestem w szoku, że gościu, mając takiego zawodnika jak Bellingham, nie gra na niego. Jak gdybym miał takiego Bellinghama, to grałbym nim tak. Tutaj, tak, tak, tak. I lecimy. I nagle zatrzymanie. Jakaś kiwka czy coś. Proszę bardzo, tak bym robił Bellinghamem. Ale nie mam Bellinghama. Wybij to głową, brawo! Oj, niebezpiecznie. Niebezpiecznie, broń to! Jednak nie. Oj, mamy szansę! To jest dobra szansa? Czy nie za mocne wypuszczenie? Nie, mamy remis, 2-2. Oj, 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 czyżby miał być zaraz tapin? Na szczęście nie, wyblokowana, ja wciąż mam czkawkę. Piękne uwolnienie, ale chyba trzeba to kończyć samemu. Jakiś strzał zablokowany. Dawno nie było tej pani, Debinia. Sprawdźmy jej strzały, dobre. Werner wygrał ten pojedynek. Dośrodkowanie na dłuższy słupek. Nie ma do skoku nawet do tego. Dlaczego? Oj, żółtko. Debinia, ależ uderzenie. Ależ prostopadła piłka. Może uda się to skończyć w regulaminowym czasie gry. To nie jest faul? No to trochę zepsułem. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ mamy szansę. Zablokowany ten strzał. Debinia wbiega w pole karne. Debinia już jest w polu karnym. Rzut rożny w ostatnich minutach. Próbujemy czegoś takiego. I tutaj strzał, nie, ale jest jeszcze piłka w moim posiadaniu. Prawdopodobnie tak. No cóż, remis. Ale patrząc na to, że moi zawodnicy grali ze sobą pierwszy raz w życiu, nie mają w ogóle zgrania, to ten remis uważam za wygraną. Wszystkie kamery na Bellinghama, ponieważ on dzisiaj był w cieniu. Debinia, to jest ta zawodniczka. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia jutro.